pierwsze. Witam na konferencji prasowej po meczu 26. kolejki podkarpackiej 4. ligi. Mecz Igopol Dębica Legion Pizno. Legion wygrywa w tym meczu 1-0. O kilka słów komentarza prosimy trenera gości. Wiedzieliśmy, że czeka nas bardzo trudne spotkanie. Był to mecz derbowy, natomiast mieliśmy tu swoje cele. Przede wszystkim chcieliśmy wygrać, żeby zapewnić sobie 3 punkty, bo te 3 punkty dają nam komfort i tak naprawdę zrealizowanie pierwszego nadrzędnego celu, czyli utrzymanie się w 4. lidze. Dziękuję panie trenerze. Teraz kilka słów trener gospodarzy. No przede wszystkim jesteśmy rozczarowani wynikiem. Bramka w 90 minucie stracona. No boli podwójnie, natomiast no taka jest piłka. Jak masz jakieś tam pół sytuacji, zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że jak będzie ktoś miał w tym meczu pół sytuacji, to jak nie wykorzysta, to może to być ostatnie pół sytuacji. Niestety w 90 minucie stracona bramka po myślę, takim błędzie z dużej strony naszym, akumulacji błędów tak naprawdę. No szkoda tych 3 punktów, bo w kontekście utrzymania kolejny bardzo ważny mecz przed nami, więc no musimy się zebrać i spróbować punktować. No dziękuję trenerze. Prosimy o pytania. Tymoteusz Oskarpski, Dębica Info. Pytanie do trenera Łukasza Cabaja. No w tym meczu, szczególnie w drugiej połowie, nie było wiele klarownych sytuacji. Ja na przykład nie zauważyłem żadnej i myśli pan, że czego to była bardziej zasługa? Czy braku skuteczności w ofensywie Igopolu, czy może to jest zasługa dobrej defensywy Legionu? My byliśmy świadomi tego, że Igopol to, przepraszam, że Legion to bardzo dobra drużyna i tutaj widać pracę trenera, naprawdę dobrze to jest poukładane, faktycznie bardzo dobrze się bronili, my też mieliśmy problemy ze zdobyciem drugiego piętra, trzeciego piętra, brakowało takich penetrujących wejść, tak jak było to w pierwszej połowie. No cóż, taka jest piłka. No, gra się tak, jak przeciwnik pozwala, przeciwnik postawił dobre warunki i dzisiaj on zgarnął 3 punkty. Ja mam też takie jeszcze jedno pytanie. Dzisiaj zobaczyliśmy Karola Wojtyło, który całkiem niedawno doznał kontuzji i musiał opuścić boisko. No w dzisiejszym meczu też był kilka razy sfaulowany i czy nie boi się pan, że na przykład ten uraz mu się odnowi? No faktycznie, Karol wrócił do nas przed tym ważnym meczem, przed tym i kolejnym i są takie obawy, że to może się akumulować faktycznie, natomiast no, sytuacja z nim jest taka, że jest drugi kolejny mecz, gdzie no, myślę, że sędzia gdyby dał czerwoną kartkę w tym meczu tak samo, no to nikt by się nie obraził, ani myślę trener, ani sam zawodnik, bo wejście było takie dosyć, no uważam, że bardzo na pomarańczową kartkę. I w konsekwencji tego no, też inaczej by się zapewne mecz ułożył, bo to my by gralibyśmy po 10, a nie 10, 11 na 10, czy w danym momencie 9, już nawet nas było na boisku. Generalnie, znaczy wtedy było jeszcze chyba 10, tak, 10, więc no, generalnie rzecz biorąc szkoda, że arbitr nie odważył się tam kartki wyciągnąć i przede wszystkim liczy się tutaj zdrowie zawodnika, bo to powinniśmy chronić, a w tym kontekście, no mówię, Karol bardzo cierpi na takich faulach. Ja dziękuję. Tomasz Magdoń, Dębica Info oraz Legion Pilsno. Ja mam pytanie do trenera Łukasza Bartkowskiego. Proszę powiedzieć, jak ocenia pan ten dzisiejszy mecz bez Tomasza Baryczy, bez podstawowego zawodnika i kiedy możemy się spodziewać jego powrotu? Jesteśmy świadomi, ale to chyba nie tylko my, bo wydaje mi się, że cała liga jest świadoma, jaką wartość daje nam Tomek dla zespołu i jaki to jest, ile pożytku. Natomiast niestety Tomek doznał kontuzji, już jest po operacji obojczyka i czeka go prawdopodobnie 2-3-miesięczna przerwa. Dlatego tym bardziej większa zasługa dzisiaj dla zespołu, że bardzo trudnym meczu dał radę bez naszego najlepszego zawodnika, Tomka Barycz. Dziękuję za pytania, a kibiców Igopolu zapraszam na kolejne spotkanie już w najbliższą niedzielę. Izolator Bogufa będzie naszym gościem. Dziękuję bardzo.